Cześć wszystkim, witam Was ten piękny, słoneczny dzień. Dzisiaj warunki mamy idealne i w sumie porę również do wykonania ostatniego zabiegu na rzepak. Za mną opryskiwacz, więc wiadomo, co będzie w odcinku. Będzie to oprysk na niego i wykonamy to produktem z serii Fertiactyl. Coś na pewno już Wam w głowie brzmi, jak mówię o tym środku. Wykonamy to produktem Radical z firmy Timac Agro. Zaraz przy mieszaniu opowiemy Wam troszkę więcej o tym produkcie, o jego zastosowaniu i tak dalej. Czemu akurat on, a nie coś innego? Dzisiaj skontrolujecie razem z nami wspólnie nasz rzepak, jak wygląda na daną porę. Także bierzemy się za mieszanie oprysku. Cześć wszystkim, witam się z Wami także i ja. Jak widać, jestem już gotowa do pracy. Zaraz idę po opryski i zaczynamy mieszać. A odnośnie środka, to jest on dedykowany uprawie rzepaku, buraka cukrowego, kukurydzy i ziemniaków. Tak, zalecana dawka tego nawozu to jest 3 litry na hektar, także Werka już się wybiera po produkty. A tu? Co to za gość? Patrzcie, patrzcie. O, jakbyście nie wiedzieli, to jest kotka naszej babci. Ale ładna, co? Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. Do you ever get I don't know if I can do this again. Now you got me wondering why. Why you let me die alone inside. I died for you. I cried for you. I tried for you. Tell me why you left. Werka już miesza nam produkt w rozwadniaczu, a ja korzystając z tej chwili wspomnę Wam coś o danym produkcie, czyli Radicalu. Wiadomo, dawka już jak wspomniałam jest to 3 litry na hektar, a teraz skład, bo skład produktu jest zawsze najważniejszy i w skład tego produktu wchodzi nam kompleks Fertiactyl, czyli kwasy humusowe i fulwowe, glicyna, betaina, zeatyna i uwaga, bor oraz mangan. W kwestii tych ostatnich, czyli boru i manganu, te dwa pierwiastki, które są zawarte w danym nawozie, są naprawdę niezbędne dla roślin w tej początkowej fazie rozwoju. Mangan za to wspiera nam tutaj gospodarkę azotową rośliny, czyli tutaj aktywuje enzymy, które są odpowiedzialne za przemiany azotowe, ale też, bo w sumie nie tylko, ponieważ bierze również udział we wszystkich najważniejszych procesach życiowych, które zachodzą w danej roślinie. A mowa tutaj na przykład o fotosyntezie. Sam kompleks Fertiactyl zawiera w swoim składzie kwasy, wspomniane już zresztą, humusowe i fulwowe, które w glebie poprawiają na przykład jej strukturę, stosunki powierzchniowo-wodne, a też dodatkowo stymulują nam rozwój mikroflory glebowej i samego systemu korzeniowego, który jest naprawdę bardzo ważny w samej roślinie rzepaku. I na koniec oczywiście glicyna, betaina i zeatyna, która działa nam antystresowo, zwiększa nam odporność roślin na stresy wodne, termiczne i chemiczne, więc pomaga nam tutaj także roślinie wydajniej dysponować zasobami wody i energii, przy czym zwiększa również wydajność fotosyntezy. Mam nadzieję, że trochę Wam rozwiałam tutaj wątpliwości odnośnie samego składu, jak i produktu, ale jeżeli będziecie mieli jakieś wątpliwości, to wiadomo, jak zawsze zapraszam Was
do komentowania filmu. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. Tried for you. Tell me why you left me bleeding. Jesteśmy już na polu, tatuś pryska, ja korzystając z chwili, że jestem tutaj na danej działce, chciałabym Wam pokazać działkę, która jest taką nietypową wśród naszych, na których mamy rzepak, a mianowicie za mną jest działka, na której mamy tak zwane poletko doświadczalne, bo w sumie z racji tego, że to jest nowa uprawa w naszym gospodarstwie, zapragnęliśmy sobie również wygospodarować miejsce na takie poletko, aby porównać między innymi na przykład stosowanie nawozu, tak jak robiliśmy to w tej różowej betoniarce z dodatkiem właśnie nawozu od firmy Timac Agro, również bez tego nawozu, aby mieć to racjonalne porównanie, czy warto, czy nie warto, czy lepiej po prostu wysiewać sam rzepak. Więc tutaj mamy kilka odmian, na pewno tą działkę na przestrzeni kolejnego roku zobaczycie nieraz. A teraz wybieramy się już na następny rzepaczek, aby Wam również go zaprezentować. I aby być bardziej obiektywną, nagram Wam jeszcze z drugiej strony kamery, jak prezentuje się rzepak. Tutaj to nie dziki czy sarny, to tylko ja mam tutaj akurat w łapce odmianę Guzi. Zdrowy, silny korzeń. Roślina również zdrowa. Moim zdaniem też idealnie wstrzeliliśmy się co do daty oprysku tutaj, bo pomimo tego, że jeszcze jest ciepło, to już noce zaczynają się robić nawet na minusie, więc stąd też zdecydowaliśmy się już na ten zabieg. A akurat myślałam, że dwa krzaki wyrwałam. Jestem gorsza od dzików chyba. Także moim zdaniem naprawdę fajnie się to prezentuje, a działkę naprawdę, z racji tego, że to jest pole takie pokazowe, że jest to działka poletkowa, to z pewnością jeszcze nie raz ją zobaczycie na naszym kanale. A teraz już, jak wspomniałam, lecimy na kolejną działkę. Dobra, jesteśmy na kolejnej działce. Mamy tutaj odmianę Jurek. Bardzo ładna nazwa jak dla odmiany. Odmiana również z firmy Top Nasiona, jeżeli nie wspominałam o Guzi. To ona też jest Top Nasiona, żeby nie było lepiej. Z tej firmy mamy dwie odmiany, także tutaj zaraz Wam zresztą odwrócę ekran. Ta-dam. Piękna, zdrowa, zielona. Tatuś w oddali wykonuje tutaj zabieg.
jesteśmy.